Kolejne ważne rozmowy w Krakowie i Sanoku. Tylko inwestor może uratować sanocką fabrykę autobusów. Z dużym poślizgiem, ale jednak będzie. Na Okęciu trwa już budowa Galerii Sanok. Koniec wakacji i witaj szkoło. Sygnały, to znaczy, że nasi goście już za moment pojawią się wśród nas. Serdecznie Państwa zapraszam. Bliski rąk, powitania. Ekipa, która przyjechała wraz z prezydentem Polski do Sanoka. Wszyscy zmierzają w kierunku środka rynku. Do tyłu. Sąsiadujący w miast. Wszyscy przyjechali dziś do Sanoka, aby spotkać się z panem prezydentem, który bardzo mocno zmienił prezydencka prezydenta naszej wiosce. Ostatni doszło 75 lat temu Sanok. Nie prezydenci, ten miastowy, które znowu, bo jesteśmy dzisiaj świadkami naprawdę wielkiego wydarzenia. Na lewo. Proszę Państwa, zbliżamy się do środka. To znak, że już za chwilę będziemy świadkami i aktorami głównej części dzisiejszej rynkowej uroczystości, a będzie to wspólne zdjęcie. Ostatnie rozmowy pana prezydenta z mieszkańcami Sanoka. Widzę, że pan prezydent już jest gotowy do zdjęcia, a więc kochani, zwracamy się głowami w kierunku Urzędu Miasta. Panie Zygmuncie, proszę nam ręką dać znać, czy wszystko jest... wielowiekową historią królewskiego miasta Sanoka. Same znakomite osoby gościły na sanockim zamku. Zabranie głosu prosi.
prosimy pana prezydenta Władysława Komorowskiego. Pan burmistrz wspomniał o tym, że tu jest dobry miks genetyczny. I to widać, panie burmistrzu. Widać, bo także po serdeczności, z którą spotkałem się na rynku, na pięknym rynku Sanoka i z reakcją ludzi, którzy wyraźnie są ludźmi w poczuciu własnej wartości, własnych możliwości, które stoją przed nimi, przed samym miastem, przed całą społecznością. Widzę, że są ludźmi posiadającymi poczucie wartości i odwagę w myśleniu, odwagę także w okazywaniu życzliwości i radości. Myślę, że ten list, także genetyczny, wynikający z wieloletniej historii Sanoka, z którym największą przyjemnością, nie ukrywam, z ogromnym zainteresowaniem, słyszę pana wypowiedzi, panie burmistrzu, podejrzewam jakieś związki albo ze szkołą, albo z historią. Tak? No. To się znowu z największą przyjemnością odnajduję właśnie takie głębokie zatopienie obecnej dumy, obecnych marzeń Sanoczan właśnie w poczuciu związku z historią, z dokonaniami poprzednich pokoleń. To jest rzecz bardzo ważna, aby czerpać z historii i natchnienie, ale także szukać szans na dzisiaj i na przyszłość. Sanok miał swoje piękną szansę historyczną, potrafił ją wielokrotnie wykorzystać. Bo ten wielki rozwój naszego kraju przypadał na wiek XIV, to wiek XVI, wiek złoty, a potem mieliśmy często zastój albo recesję, regres. Dzisiaj dzięki członkostwu w Unii Europejskiej, a także dzięki naszej umiejętności wykorzystania tych środków oraz odwadze czasami na rzecz samoograniczenia się, czasami na rzecz trudnych wyborów, dzisiaj Polska, także tu w Sanoku, słyszałem to z ogromną satysfakcją, umiejętnie sięga po środki europejskie. Słyszałem i nikt zawsze chce to zresztą potwierdzać, nie ma raju na ziemi w sensie funkcjonowania beztroskiego. Jest raj ciężkiej pracy, wielkich wyzwań i czasami radości z owocu własnej pracy. Wiem, że w Sanoku są problemy także związane z fabryką dawnym Autosanem. Rozmawiałem o tym zresztą niedawno z właścicielem zakładu, z panem Zasadą. Słyszę, że jest także i wsparcie ze strony władz samorządowych. Tu też są konieczne i odważne i mądre decyzje. I powiedziałbym, umiejętność znajdowania najrozsądniejszych dróg wyjścia. To jest nie tylko kwestia znalezienia kapitału. To jest także konieczność trudnych rozmów ze związkami zawodowymi. To także jest kwestia umiejętności szukania szans na zdobycie realnego pakietu zamówień. To można zrobić, jeśli zgodnie z zasadą, o której będę dzisiaj mówił na zamku w Odrzykoniu, zgodnie ze wskazówkami Fredry, który ten rok obecny będzie narodowym czytaniem Aleksandra Fredro, jeśli jest zgoda. Jak jest zgoda, i Bóg wtedy rękę podał, proszę Państwa. Warto o tym pamiętać. Wiem, że Sanok marzy o obwodnicy. Będę z całego serca wspierał te działania. To musi jednak oznaczać przyjęcie strategii województwa. Uznanie, że to także jest priorytet. To są zawsze trudne wybory. Więc moja sugestia jest taka, żeby konsekwentnie walczyć o jak najlepsze rozwiązania dla swojego miasta, dla swoich gmin, ale jednocześnie starać się myśleć w kategoriach dobra wspólnego, wykraczającego poza gminę, poza jeden okręg wyborczy, obejmującego troskę o całość państwa polskiego. Udało się. Udało. Wszystkiego dobrego. Rodziny proszę podawać. Ja mam. Pani, tak? Wszystkiego dobrego. Proszę ma pani. Nie. Chyba będzie. Nie? A ma pani? Okej. Okay. Dobra. Panie Przewodniczący, czujemy już to? Mamy. To mogę pani, proszę. Bardzo proszę. Dla mnie na odwrót, bo ja nie mam karty. Pani jest nie tak. Tak, to jest pani. Mamy jeszcze. Bardzo proszę. Tak? Proszę. To ważne wydarzenie w historii miasta Sanoka. Mieliśmy możliwość podzielenia się wszystkimi naszymi troskami, pokazać wszystko, z czym się borykamy, pokazać nasz dorobek i wszystko to, co stanowi potencjał miasta.
bardzo jestem zadowolony, że mogłem przekazać wszystko to, co stanowi siłę tego miasta. Był też czas na powiedzenie o podkarpackim Trójmieście, o Jaśle, Krośnie i Sanoku, przedstawić gospodarzy wszystkich placówek miejskich, powiatowych. To ważne wydarzenie. I jako wiceprzewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej przy prezydencie śmiem twierdzić, że ta wizyta w Sanoku będzie zapamiętana, ponieważ mamy się czym pochwalić. Choć na drugiej części mojej wypowiedzi, na prezentacji miasta, mówiłem o troskach. Pokrywają się one z oceną pana prezydenta i wszystkie zabiegi Pałacu Prezydenckiego, pana prezydenta, no, dążą, aby to wszystko wyhamować, aby poprawić, żeby tą Polskę po prostu zmieniać. Mogę cię wziąć na rączki? No tak. Ile masz na tej? Dużo? Bardzo miło wiem. Ostatni tydzień w sanockiej fabryce autobusów był wyjątkowo napięty. W zakładzie mówiło się, że podczas rady nadzorczej może być złożony wniosek o upadłość spółki. Nie ma pieniędzy na wypłaty i realizowanie zamówień. Sytuacja, trzeba powiedzieć, jest trudna i sytuacja wymaga dokapitalizowania spółki, żeby kontynuować działalność gospodarczą. Rada nadzorcza się przyjęła do akceptującej wiadomości tą sytuację, natomiast dalsza kontynuacja działalności wymaga dokapitalizowania i w związku z tym oczywiście należy podjąć intensywne działania w zakresie poszukania jakiegoś, znalezienia jakiegoś inwestora strategicznego dla spółki, który rzeczywiście mógłby zasilić finansowo, dokapitalizować spółkę i w ten sposób spółka mogłaby z powodzeniem działalność tą kontynuować. Co się tyczy inwestorów, no to oczywiście poszukuję Kraków, rozmawiamy także ja, no ale to nie jest ten moment, żebyśmy mogli obwieścić triumfalnie, właśnie sprawa została zakończona i inwestor wszedł. Inwestor musi wesprzeć zakład kilkunastomilionowym wkładem. Tylko takie pieniądze dają szansę na przetrwanie zakładu do końca roku. Jeśli to się uda, jest szansa na lepszą przyszłość. Oceniam, że jeżeli spółka przetrwa do końca roku, to oczywiście przyszły rok rysuje się zupełnie inaczej, bardziej pozytywnie i bardziej optymistycznie, dlatego że wydaje nam się, że rynek autobusowy ruszy, ale także ruszy współpraca po prostu Autosana z innymi firmami, w tym także z takimi firmami produkującymi autobusy, ale poprzez produkowanie dla nich komponentów i tak dalej. Mamy oczywiście czynne podpisanie kontrakt między innymi na wagony tramwajowe, także te sprawy idą w biegu i rysują się lepsze perspektywy w roku przyszłym. Pracownicy zakładu są załamani, ludzie nie mają za co żyć i płacić rachunków. Ostatnie pieniądze, jakie otrzymali, to połówki pensji za czerwiec i lipiec. Ludzie mają bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o ich sytuację finansową. Te problemy nie są z dnia dzisiejszego. Trwają już permanentnie od maja ubiegłego roku. Na dzień dzisiejszy, wrzesień, to jest okres, kiedy dzieci trzeba było do szkoły wysłać, kiedy trzeba było zrobić zakupy szkolne. To są niemałe wydatki finansowe dla rodzin, a są to pracownicy, którzy niejednokrotnie są jedynymi pracującymi w swoich rodzinach. Więc na pewno jest to bardzo ciężka sytuacja i bardzo ciężko ludziom przeżyć tą bardzo trudną i złożoną sytuację, jaka ich zastała w naszej fabryce. Sanocka fabryka zatrudnia aktualnie blisko 550 osób. Do końca tego roku ma wyprodukować tylko 7 autobusów. Najbliższy okres będzie wyjątkowo ciężki. W tym miejscu, w którym stoimy, będzie właśnie wjazd na tak zwany górny parking. Natomiast od ulicy Daszyńskiego, tam gdzie w tej chwili ta otwarta brama jest wyjazdowa dla samochodów budowy, tam będzie wjazd na parking dolny. I o ile parking, zdaniem sanoczan, jest w mieście potrzebny, to galeria handlowa, która w przyszłym roku stanie w tym miejscu, budzi już bardziej mieszane uczucia. Wielu widziałoby tu inny obiekt. Woleliby zrobić skatepark dla młodych, ponieważ mam kuzyna, który bardzo lubi jeździć na rowerze, a nie ma tego gdzie robić. Po co więcej sklepów? Jakąś fabrykę mogliby wybudować, a nie sklep. Tutaj już jest wystarczająco galerii. Także to dla mnie to nie ma sensu. Tak ludzi mało w Sanoku pracuje i myślę, że kto tu będzie chodził kupować. Nawet w Autosanie jest coraz to gorzej. W ogóle nie mamy tu zakładów pracy, a przecież taka galeria to utrzymanie, a żeby to się utrzymało, to muszą ludzie tam chodzić. Już tyle mamy tych hal różnych handlowych, że trochę mnie nawet zaskoczyło, że właśnie już kolejna
powstaje tutaj. Parking oczywiście tak, natomiast czy galeria handlowa to nie jestem taki przekonany. Budowa galerii Sanok ruszyła ze sporym, bo czteroletnim poślizgiem. Przez ten czas zmienił się projekt budowy. Pierwotny zakładał powstanie pięciopiętrowego budynku i parkingu na 360 samochodów. Dziś wiadomo, że będą cztery piętra, a na parkingu nie więcej niż 200 miejsc. Obiekt ma służyć ludziom. A na to właśnie potrzebowaliśmy czasu, żeby przede wszystkim zaprosić do współpracy liczących się partnerów i przede wszystkim znaleźć chętnych do współpracy w przyszłości w tym obiektu z nami. Obiekt wybuduje Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Te zdjęcia przedstawiają projekt budynku i to, jak w przyszłości ma wyglądać Galeria Sanok. Takiego obiektu, który by miał taki układ, parking dolny, parking górny, nie ma tutaj właściwie nie w żadnym z miast okolicznych. Maszyny mają zjechać z placu budowy po wakacjach przyszłego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilkanaście miesięcy będzie można już robić zakupy w nowej galerii i zostawiać tu samochód. 245 tysięcy uczniów rozpoczyna właśnie nowy rok szkolny w naszym regionie. 20 tysięcy z nich po raz pierwszy usłyszało dzwonek w nowej szkole. Mimo że wakacje już się skończyły, nastroje dopisują. Cieszę się, że mogę też zobaczyć się z innymi, bo z koleżankami, nie wiem, ze znajomymi, bo długo się nie widzieliśmy i są pozytywne i negatywne strony. Czuję się świetnie, ponieważ zobaczyłem swojego fantastycznego dyrektora. I zobaczyłem swoich przyjaciół z mojej klasy. No wiadomo, że nie chcę się wracać do szkoły, ale kiedyś trzeba. Całkiem dzisiaj radośnie przyszłam do szkoły, nie wiem czego. Uczniowie sanockich szkół, z którymi rozmawialiśmy w wakacje, przede wszystkim odpoczywali, ale nie tylko. Miesiąc sobie dorabiałem, do pracy chodziłem, a drugi miesiąc trochę na basen, różne rzeczy takie. Ale tak poza Polskę to nie wyjeżdżałem. Ja wakacje spędziłam za granicą w Szwecji i w Bieszczadach. Dosyć przyjemnie. Trochę odpoczywałam. Miesiąc byłam na stażu w hotelu i ogólnie bardzo przyjemnie. Spędziłam wakacje za granicą w Anglii i trochę u siebie w miejscowości rodzinnej i fajnie było, tylko za krótko. Przed uczniami ostatnich klas ciężki rok. Młodzież z gimnazjów pod koniec kwietnia napisze testy z wiedzy z 3 lat. Od wyników zależy, w jakiej szkole będą się dalej uczyć. Z kolei w maju egzamin dojrzałości, z którym zmierzą się maturzyści. Mimo że to dopiero początek roku, już dziś myślą o tym egzaminie. Na pewno chciałabym się przyłożyć teraz bardziej do nauki, bo już trzeba myśleć przyszłościowo, ponieważ za rok kończę i już matura i trzeba się przygotowywać. No a z czego? No to nie wiem, okaże się tak w trakcie. Zobaczymy, jak to będzie. Języki są bardzo ważne, więc chciałabym, żeby właśnie jak najlepiej mi poszło z językami. Z matematyką mam trochę problemy, angielski chcę się nauczyć, bo no to języki, no to wiadomo, się przyda. No i zawodowe, no to żeby coś w przyszłości umieć. No przedmioty obce, angielski, niemiecki. Chemia może, z polskim też miałem problem w tamtym roku, ale myślę, że w tym nie będzie już. Zamierzam się w tym roku naprawdę uczyć i żeby nie zostać, bo to jest naprawdę, już by była masakra, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Chciałbym mieć dobre oceny z wszystkich przedmiotów, a największą uwagę zwrócę na matematykę i będę uczył się najpilniej z tego przedmiotu. Dlaczego? No bo jest to przedmiot, który będę zdawał na maturze i pisał test matematyki. I chcę najlepiej chcę go napisać. I tak zaczyna się odliczanie do ostatniego dzwonka w tym roku szkolnym. Zabrzmi 27 czerwca. Chcesz pójść na studia albo wybrać dla siebie kurs czy szkolenie i gubisz się w setkach ofert? Teraz to już nie problem. Pomogą specjaliści z ruszającego właśnie Biura Doradztwa Edukacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku.
Jeżeli pracujemy ze specjalistą, z osobą, która jest w tej branży, która zna kierunki potencjalne, które obowiązują na naszym lokalnym i nie tylko lokalnym rynku pracy, łatwiej jest nam dopasować tą ofertę, prawda? Bo tutaj na bieżąco jesteśmy z pracodawcami, jesteśmy na bieżąco z uczelniami, więc tutaj w tym momencie myślę, że możemy dać więcej wskazówek takich praktycznych pod takim kątem zastosowania później tego wykształcenia i znalezienia zatrudnienia, niż samo szperanie, tak jak tutaj było ujęte, po internecie, ponieważ internet oferuje nam bardzo dużo wiadomości, natomiast tutaj chcemy w pigułce coś konkretnego, coś szybko, coś konkretnie i rzeczowo na temat, który interesuje danego klienta. Z wyborem odpowiedniego kierunku studiów od dłuższego czasu zmaga się Mirek. Znajomi namówili go, by wybrał się do biura. Sam nie był w stanie zdecydować się na nic konkretnego. Oferta, jakie tam szkoły oferują, była dosyć bogata, zróżnicowana i jednak ciężko wybrać. A tutaj by było stricte kilka tematów. Podpowiedzią dla doradców będzie ankieta, którą musi wypełnić każdy zgłaszający się do biura. Dzięki niej fachowcy mogą rozpocząć pracę. Określam sytuację zawodową, określam sytuację osobistą i na podstawie tych ankiet, tych informacji już zawartych, ja jestem w stanie określić, czy osoba jest pracująca, czy jest dyspozycyjna, jaki jest stopień zainteresowania i jakim kierunkiem, od jakiego pułapu my wychodzimy, czy to mamy do czynienia z osobą z wykształceniem podstawowym, czy z wykształceniem średnim. I tu już jest wzmianka co do oczekiwań pod kątem mojej pracy, oferty, która ewentualnie tą osobę interesuje i kierunków, które poszukuje w swoim życiu zawodowym. Mirek już wie, co będzie dla niego najlepsze. Dostał kilka propozycji. Teraz wybór studiów jest o wiele łatwiejszy. Jest wszystko po prostu na miejscu. Przychodzi się tutaj i załatwia się temat niemalże od ręki odnośnie poszukiwania kierunku studiów, bo znalezienie i dostanie się na studia to już jest inna kwestia, ale sam początek jest jak najbardziej konieczny, aby tutaj takie miejsce było na stałe. Poleciłbyś to? Tak, poleciłbym i robię to przez wpis na Facebooku. Rozmawiam ze znajomymi o tym, co niektórzy są zainteresowani tym tematem. Z takiej samej pomocy za darmo może skorzystać każdy. Wystarczy być mieszkańcem powiatu sanockiego i mieć od 18 do 64 lat. Polega to na tym, aby dobrać każdemu uczestnikowi odpowiednią formę edukacyjno-szkoleniową, zgodną z jego oczekiwaniami, zgodną z aktualną sytuacją na rynku pracy, tak aby te osoby, które tutaj do nas przychodzą i w założeniu podejmują tą ofertę edukacyjno-szkoleniową, żeby to były osoby, którym łatwiej odnaleźć się na rynku pracy, łatwiej odnaleźć im się na zmieniającym się rynku pracy, aby to były osoby bardziej mobilne zawodowo. Także naszym głównym zadaniem jest dostarczenie oferty edukacyjno-szkoleniowej oraz podpowiedź w wybraniu odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej. Do tej pory z doradztwa edukacyjnego w PWSZ-cie skorzystało około 30 osób. Na kolejne biuro czeka codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Ta Przemyk zagrała w sanockiej restauracji Offroad Grossar. Na małej kameralnej scenie zaprezentowała swoje wyciszone, melancholijne utwory. W takim akustycznym trio Przemyk występuje od 2009 roku.
czy